Wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsce, bo w ratuszu, w samym sercu miasta, mamy dzisiaj przepiękne spotkanie z artystami, którzy mieszkają, pochodzą z Zielonej Góry, którzy rozwijają swoje talenty w różnych dziedzinach kultury. 17 stypendystów, wśród których są też stypendyści, którzy dostają po raz 10, 14, czyli cały czas rozwijają ten talent. A jeśli my do tego rozwoju możemy dołożyć cegiełkę, to robimy wszystko z komisją, aby rzeczywiście pomóc im w tym, aby zakupili sobie nowy instrument, aby też mogli korzystać z różnych form doskonalenia, po to, aby ten ich talent cały czas rozkwitał. Jest to sprawa dość specjalna dla mnie, bo to pierwszy raz, kiedy dostałam to stypendium. Jestem z Zielonej Góry, więc tym bardziej jest to sprawa dla mnie emocjonalna, bo utożsamiam się z tym miastem, dużo zawdzięczam temu miejscu, obecnie tutaj mieszkam i czuję się naprawdę szczęśliwa, że zostałam wyróżniona za swoje osiągnięcia artystyczne. Takie wydarzenia są ważne w życiu młodych artystów, bo właśnie dają tego przysłowiowego kopniaka i motywację do dalszej pracy i do zaangażowania i do dawania z siebie wszystkiego tak naprawdę. Absolutna duma, bo myślę, że na co dzień nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak w wielu dziedzinach kultury mamy wspaniałych, utalentowanych ludzi. Często bardzo młodych, często takich, którzy rozpoczynają swoją dopiero karierę artystyczną, którzy kochają to, co robią i tym bardziej takie wnioski przez nas są pozytywnie przyjmowane i chcielibyśmy, aby dalej rozwijali swoje talenty i w dziedzinie muzyki, literatury, aktorstwa, tańca. Dziękuję.